Witajcie, kochani, w nowym vlogu. Zabieramy Was w niezwykłą podróż po Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zapoznamy się dziś nie tylko z eksponatami i tradycją lotniczą Małopolski, Polski, Europy i świata, ale również kulminacją osiągnięć technologicznych i produkcyjnych na przestrzeni wielu lat. Muzeum to nie tylko źródło fascynującej historii, to miejsce, gdzie można porównać przeszłość z przyszłością. A zatem zaczynamy. Historia tego miejsca sięga aż 1912 roku, kiedy to na terenie rakowicko-czyżyńskim powstało jedno z najstarszych lotnisk na świecie. Jednak organizację muzeum w tym miejscu rozpoczęto w 1963 roku dla poniemieckich eksponatów przejętych w 1945 roku. Na terenie muzeum do zwiedzania są między innymi mały hangar, duży hangar, silnikownia, wystawa statków powietrznych z okresu pionierskiego lotnictwa oraz wystawa plenerowa. Znajdziemy tam między innymi samoloty, na przykład JAK-40, Tupolew-134, McDonnell F-4E, Su-22 oraz kolekcję migów. Również znajdują się tam szybowce, motoszybowce, śmigłowce, silniki, a nawet rakietowe systemy przeciwlotnicze. Wszystkich statków powietrznych nie sposób wymienić każdego z osobna, gdyż liczba ich przekracza ponad 200. Tak więc, kochani, zostawiam Was w jakże ciekawym, a zarazem inspirującym miejscu, gromadzącym eksponaty związane z historią rozwoju lotnictwa.